Radał, co? A ja się wyłamię z tego wszystkiego, dlatego, że poproszę od razu o światełko tutaj, o pierwszy slajd, a to wszystko dlatego, że Alekin powiedział, że ma być dupa i obsceity. No to dupa, obsceity w porządku, ja w obscenicach kurwa jestem dobry, ja kurwa z Globiszem mówiłem i ja wam polsku pokażę, że obsceity to poezja kurwa, a nie jakieś takie inne rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o dupę, to ja nie. Dlatego, bo ja chciałem powiedzieć tutaj, że ja będę tutaj raczej mówił o czym? O chuju i to głównie antycznym. Proszę następne. A proszę bardzo, mamy te antyczne chuje. A to dlaczego? Bo proszę bardzo, o chuj to jest coś znacznie zabawniejszego od dupy. To ma kształt, to ma wyraz. Mariana tu przeczyta, prawda? Obscejni spaleam fiapi, dnom utile pudet impulske verbis setkum tu posito deus pudore ostendat michi koleos patentes. Jak mi pani, ja bym nie mówił złych brzydkich słów, a jak mi pokazujesz gołe jaja, to wobec tego cum cunno michi mentue et vocando, muszę chuja i pizdę przygotować. Proszę bardzo, mamy cunno, mamy mentule, prawda? Ty pamiętaj, mentula, śmieszna rzecz. Proszę następny. Otóż mentula jest też nazwiskiem, prawda? No śmieszny, ja mentula, prawda? Ja mówi, zabawne to jest, prawda? Proszę pana, ale teraz chuj może być zabawny. To jest rosyjska zabawa, takie czajem zdawiacze, no nic specjalnego. A co by myśleli Rzymianie? No proszę, no tu jest coś, tu się wybiera dzwoneczki, wiatr wieje, to dmucha, prawda? Dalej, mamy takie następne. A proszę, jakie to Rzymianie nie wymyślali piękne rzeczy, żeby wiatr tak ładnie wiał, prawda? Naprawdę chuj zabawniejszą dupę, no zróbcie dupę z czegoś takiego. No nie da się. No. Chciałbym, chuj to były obsceny. Obsceny są takie rzeczy, które one nie mają wzbudzić pożądania seksualnego, prawda? Ale mają właśnie być śmieszne, albo mogą być narządów, które gardło mogą być. Ten nasz poczciwy chuj. Proszę zobaczcie, tu synonimów zdołałem wypisać, prawda? Nie będę ich wszystkich czytał, bo tu jest taka kupa. Ale to naprawdę są zabawne i mają państwo, prawda, do czego, prawda? No, ten psipsio, kiedybał, pompon, cykor, no fajnie. Często chuje są śmieszne, dlatego, bo szczególnie chuj się nadaje, prawda? Dlatego, bo one obsceny są śmieszne, proszę następne, dlatego, bo wielkością, prawda? Zaburzenie wielkości. To Grecy już to wymyślili, tak? Jak się dźwiga taki bardzo duży organ. A następne? No, diabeł niesie, prawda? No i jest to coś zabawnego. To a tutaj, prawda? No jak się panie wspinają na organ. A tu, Baumhausen, coś takiego. Czyli byłoby to nieużytkowe, ale jakże zabawne. Może właśnie. Następny poproszę. Wchodzimy do Rzymie, do obscenitach. W Rzymie zawdzięczy to Mariannie, która tu jest na sali, i Krzysztofowi, który jest zbyt gorszy. I proszę zobaczyć. Żołnierze, oni śpiewali piosenki obsceniczne na triumfach. Tu była taka piosenka. Galias Cezar subegit, Nikomedes Cezarem. Ecce Cezar nunc triumfat sui subegit. Galias Nikodemas non triumfat quid subegit Cezarem. Galię Cezar wyjebał, Nikomedes Cezara. Teraz wszyscy, teraz Cezar triumfuje, który wyjebał Galię, a Nikodemes nie triumfuje, chociaż wyjebał Cezara. Proszę zobaczyć, jakie to są piękne rzeczy. Dalej, oni na przykład w polityce rzymskiej, no piękne były takie wyzwiska, prawda? Non homo sed vero mentula magna minax. To znaczy nie człowiek, lecz naprawdę chuj wielki, a groźny. Jakby to się nie stało. Zapamiętajcie sobie to państwo, bardzo ładne, może się przydać. Dawniej rzucano takimi kulkami na przykład, właśnie w polityków z obraźliwymi tymi. Tu znaleziono stary hofus felas jarkum, prawda? Hofus obciągu no jarkowi, no bardzo piękny, prawda? Kto by wymyślił? Rzymianie coś takiego wymyślili. A w zaciszu kibla, i tu jest nasz kibel, państwo sobie mogą zobaczyć tylko, jakie są napisy, prawda, ale ładne, nie są takie ten, nasikaliśmy do łóżka, przyznajemy gospodarzu, że zrobiliśmy źle, prawda? No, prawda, ale proste.
Filostado, filo, co jest jednym duchem, prawda? Apolinaris, hikako bene, dobrze się wysłał Apolinaris, prawda? Mertis bene faras, Mertis, świetnie robisz loda. No i takie różne rzeczy. Proszę Państwa, teraz to się przyniosło do internetu, ale przedtem nie było internetu, to trzeba było w kibel, ale kible ciągle pozostają. Kibel to jest taka nasza porządna tradycja. No, Catullus, tu były kłopoty z tłumaczeniem, bo to był pierwszy facet, który używał obscenitów na dużą skalę i rzeczywiście, na przykład Pedicago ego vos et illumabo, aureli tati vos et cinei furi. Jak to przetłumaczyła pani Świderkówna? Pani Świderkówna weszła akurat z klasztoru, z nieprześwietloną jeszcze błoną. Co was powiedziała z tego? Mocno was skrzywdzę, dobre sprawią lanie dla mnie aureli i furio gałganie. A tymczasem jak to wyglądało w tym naszych wodarczykach? Zeżnę was w dupę i w mordę do bólu, cioty pieprzone aureli furiusze. Prawda? Tutaj, nogin quadrius et am diportus glubin agnemi remi nepotus. Prawda? I znowu Świderkówna na rogach ulic, po zaułkach teraz wnuków Remusa Wielkiego obdziera. A tymczasem dziś, patrz po zaułkach modą ulicznicy, wnuków Remusa obciąga za grosze. Tak, jest to coś innego. Wreszcie następne, to już Świderkówna nie przetłumaczyła tego o menni benem ach dium supinum tota ista trabe lentus irmati, set quantus video pari fuiste casu nam nihilo minoris verta, verpocetum, fatis estis. I to. To Senkowicz też łagodnie. Memiuszu, leżąc byłem twoim sługą, a tyś się bawił mną dobrze i długo. Widzę, że takież macie położenie i że podobnych dostałem na ty wiele. Ale włodarczyk, to zobaczył nie. Dałem ja dupy Memiuszu, ty zasiął, swym fiutem, monstrum, różnąłeś mnie od tyłu. Podobnie z wami, jak widzę, żeż ma się, niemniejszy kutas, z każdego otwora garaż wam robi. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, jak ludzie się wstydzą. Są czasami takich tłumaczeń. No i wreszcie koniec. Tak to świetliki, no tak chciałem powiedzieć. Coś takiego. Obscenita mogą służyć poezji. Nigdy już nie będzie takiego lata. Proszę bardzo. Nigdy już kipy nie będą tak słodkie i takie wilgotne. Nigdy chuje nie będą tak zwinne, twarde i takie mocliwe. Nigdy już pierdolenie nie doprowadzi nas na szczyty ekstazy. Nigdy nie będzie już takiego lata. Zwanie w lesie już nigdy nie będzie na takie zabawy. Nigdy już tak nie zaimponujemy kuzynkom pokazującym, czego Pan Bóg im nie dał. A im też nigdy w zaczarowanym lesie nie trafi się dziwna, erotyczna przygoda. Już nigdy nie będzie takiego lata. Już nigdy dziewczynom nie będzie tak miło chodzić po łąkach. I nigdy nie uzbierają tak wspaniałej kolekcji kutasów. Nigdy już też tak w zmyślny sposób nie postawią nam pytań. Już nigdy nie będzie takiego lata. Nad horyzontem błyska cię i słychać szczęk żelaza. Wszystko się pojedało. To było genialne. Ja muszę teraz zapowiadać. Ja dziękuję bardzo, naprawdę. No ja nie mam. Maniucha i Michał.